O właśnie, teraz się nagrywa. Darku, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Dobrze. No dobrze. Zaczynamy dzisiaj od razu od sesji? No jak pani prowadzący sobie życzy. A pan prowadzący jak sobie życzy? Ja nie prowadzę. A mówiłeś, że prowadzisz. Ja nie, tylko auto. No właśnie, no to jednak prowadzisz. Ale nie sesję. A to chcesz poprowadzić? No nie, no ja to jestem w innej roli. Mhm. Okej, dobra. No to co, to zaczynamy w takim razie. Tak? Dobrze, o fajnie. No zrelaksuj, Darku, całe ciało. I zasygnalizuj, jak będziesz już w przestrzeni tak zwanej hipnotycznej. Dopinamy sobie pewne rzeczy, a potem jeszcze rozwiniemy trochę dalej. Czyli na razie jeszcze jesteśmy w tym temacie świadomości. Powiedz mi, czy coś jeszcze innego odczuwasz, kiedy mówię świadomość? Coś się pokazuje. Powiedz mi, czy świadomość jest w ciągłym procesie? W pewnym sensie tak. Znowu zależy, z jakiej patrzymy perspektywy, ale generalnie wszystko jest w ruchu. Świadomość również cały czas jakby część tej świadomości, istota, czy cokolwiek, zależy właśnie z której strony popatrzymy, czy z jakiej perspektywy, z jakiej części tej świadomości. To wszystko jest w ruchu. Wciąż jakby nowe elementy jakby w tej świadomości potrafią się budzić, czy świadomość jest w stanie obserwować z tego samego miejsca inne przestrzenie, odczuwać inne informacje, patrzeć na elementy rzeczywistości, w której jest, odkrywać cały czas. Nawet jeśli wydaje się, że jakaś istota utknęła i powiela pewne schematy i jakby wydaje się, że jest zamknięta, to nawet i tutaj widać, że ona zawieszona pomiędzy tymi punktami, które wyznaczają jej rzeczywistość, ona również jakby jest podatna na to, co wokół niej. Może jest to wolniejsze, ale te procesy też w niej zachodzą, czyli jakby wymiana informacji czy ruch tej świadomości jest. Chyba że jest to coś zamkniętego, stworzonego i faktycznie wyrównanego do pewnego poziomu, poza który nie może wejść wtedy, tylko w obrębie tego zbioru odbywa się ruch. A dobrze, powiedz mi, czy ten rozwój świadomości jest ograniczony, czy jest nieograniczony? Rozwój. To zależy, no bo wszystko jest, zależy z którego punktu patrzymy. Możemy rozwijać się w sposób nieograniczony, ale również możemy przyjąć jakby punkt widzenia, że w pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie dotknąć i wtedy będziemy w poczuciu, w przeświadczeniu czy w przekonaniu, że nasz rozwój jest w jakiś sposób ograniczany, czy my sami go robimy. W zależności co dany obserwator, co dana świadomość przeżywa, co wie, jak funkcjonuje, jak postrzega rzeczywistość, tak będzie się rozwijać, ale ogólnie rozwój jest, świadomości jest nieograniczony. Okej. Dobrze. A powiedz mi, czy świadomość ma jakieś funkcje, spełnia jakieś funkcje? Coś się pokazuje? Nie, wydaje się, że albo zbyt ogólnie, albo nic nie odczuwam na to pytanie. Dobrze, to powiedz mi, czy funkcją świadomości jest na przykład wyobraźnia? Tak, można tak powiedzieć, że wyobraźnia jest jedną ze składowych. To tutaj jest też kwestia tego, że wyobraźnia może spełniać taką rolę czegoś, co może, dzięki czemu możemy kreować albo jakby realizować pewnego rodzaju świadomość, która jest w nas, a pochodzi też z innej rzeczywistości. Tutaj ta wyobraźnia jest też w pewnym sensie, czy może być w niektórych sytuacjach, też rzeczywistością. Mhm. Dzięki pewnej świadomości, czy informacji, która jest w nas, czy pewnym odczuciom możemy w wyobrażeniach kreować rzeczywistość, która staje się prawdziwa, choć dla obserwatora może wydawać się, że nie jest prawdziwa. Znowu zależy od tego, kto, jak i co sobie wyobraża i jakie ramy i jak bardzo wnosi, jakie tam emocje wnosi, co kreuje w tej wyobraźni, na podstawie czego on to robi, czy z jakiejś potrzeby, czy w jakiś sposób spontanicznie te wyobrażenia powstają. Tutaj można by było chyba godzinami mówić, co dzięki wyobraźni może powstać. A powiedz mi, poczucie piękna też można nazwać funkcją świadomości? Nie wiem, czy funkcją świadomości. W ogóle trudno mi powiedzieć, że to nazwać to, czy odczuć, co tak jak przy tamtym pytaniu, jakie są funkcje świadomości. Jakby nie odczuwam czegoś takiego, że miałoby być to funkcja. Piękno to jest jakby przejaw tej świadomości, która osadzona w pewnych realiach, które jakby zaobserwowała, interpretuje to w sposób taki, który można powiedzieć, że odczuwa jako piękno. Trudno powiedzieć, że to jest funkcja, tylko bardziej przejaw tej świadomości. Okej. A powiedz mi, czy intuicja jest funkcją świadomości? Nie wiem, znowu to słowo jakoś nie jest kompatybilne z tym, co czuję. Natomiast intuicja, tak, jest częścią świadomości, bo dlatego że odbiera na innych falach. Jakby wykracza poza to postrzeganie zmysłowe, już tak bardzo skracając. Powiedz mi, czy każdy jest połączony ze świadomością źródłową? To znowu też trzeba by było określić, kto to jest każdy. Każda istota ludzka. Jeśli każda istota ludzka nie. Każda istota, która jest naturalną częścią całej świadomości, która nie jest stworzona poprzez inne istoty jako właśnie coś zamkniętego, coś wykreowanego i ograniczonego, co nie może wyjść poza ramy tego, jak zostało stworzone. A tu jest poczucie, mam takie bardzo wyraźne, że nie każdy człowiek ma naturę wszechświata. Niektóre istoty w ciałach ludzkich są takimi istnieniami, które są właśnie nawet sztucznymi świadomościami, sztucznymi inteligencjami, które właśnie tego połączenia widać, że nie mają. A w jaki sposób zostały stworzone te sztuczne inteligencje w tych istotach? No, to bardzo różnie. Na podstawie pewnych danych, zbiorów danych, pewnych obserwacji, pewnych zależności programów, wzorców, przekonań jako suma, która takich informacji, która współgra i definiuje taką świadomość i nadaje jej pewnego rodzaju charakteru. ale też pewnych ram, w których ono się jakby porusza, można było powiedzieć. Porusza tą informację, którą zawiera i tworzy jakby doświadczenie, czy wchodzi w interakcję z rzeczywistością, w której została osadzona. A powiedz mi, czy każda istota, która ma to połączenie, korzysta z tego połączenia? No, nie korzysta. Nie korzysta, na pewno nie korzysta świadomie, dlatego że pewne warunki, które tworzy rzeczywistość i które ta istota sobie uświadamia, powodują, że nie jest w stanie uświadomić sobie, czy zobaczyć, zrozumieć, przyjąć, odczuć tego, z czym jest połączona. To już jak nawet w pierwszej sesji była mowa, że jesteśmy częścią całości, więc nawet jeśli jesteśmy w jakiejś rzeczywistości i uświadamiamy sobie tylko małą jej część, to dalej jesteśmy połączeni ze wszystkim, czyli w każdym momencie jesteśmy w stanie połączyć się z tym wszystkim, co jest. Natomiast poprzez różne czynniki żyjemy, można by było powiedzieć, z tej perspektywy, w jakimś ograniczeniu, które jest nam potrzebne, żeby bardziej uświadomić sobie tym, kim aktualnie się staliśmy, czy co aktualnie obserwujemy, i uświadomić sobie to, kim jesteśmy, czy uświadomić sobie, ale to połączenie z tym wszystkim cały czas nam towarzyszy. Kwestia tylko przełączania się i łączenie się z tą informacją, czy nawet łączenia się, nawet nie łączenia, tylko uświadamiania sobie, odczuwania, czucia czegoś, co jest również poza rzeczywistością, którą uznaliśmy za prawdziwą. A powiedz mi, dlaczego człowiek tak często postrzega siebie jako taką ograniczoną istotę, a najczęściej widzi siebie w tej tak zwanej cielesności, w ciele fizycznym? Bo tak został ukształtowany. Znowu, gdy wrócilibyśmy do tego przykładu, że nie byłoby nic, tylko i nie byłoby nikogo, kto powiedziałby nam, że jesteśmy człowiekiem i że jesteśmy ograniczeni w sensie ciała, komórek, które się starzeją, materii, nad którą nie jesteśmy w stanie panować. Te wszystkie wzorce i przekonania, które zostały nam zaszczepione w pewnym sensie, powodują, że nie mogliśmy w pełni odkryć własnego potencjału. Gdyby nie było tych czynników zewnętrznych, które też wpływały i kształtowały, wpływały na to, kim uwierzyliśmy, że jesteśmy, no to moglibyśmy dochodzić do własnych wniosków, odkrywać nasze możliwości i jakby tworzyć rzeczywistość, która byłaby kompletnie oderwana od tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy, w którą w pewnym sensie uwierzyliśmy i wzmacniamy swoimi przekonaniami. Kto nam zaszczepił to ograniczenie? Znowu jest bardzo ogólne to pytanie. Na przykład rodzice, koledzy ze szkoły, państwa, religia. To są wszystko elementy, które uwierzyliśmy świadomie czy nieświadomie, które przyjęliśmy właśnie jakby nawet niekiedy nie uświadamiając sobie, że one właśnie zaczęły nas definiować i wpłynęły na nasze postrzeganie rzeczywistości. Okej, dobrze. No dobrze, czyli co? Możemy powiedzieć, że jesteśmy jedną i tą samą istotą i tą jedną i tą samą świadomością? Na pewnym poziomie na pewno tak. No dobrze, a powiedz mi, czy świadomość możemy sprowadzić do tak zwanego modelu matematycznego? Do czego chcesz, możesz sprowadzić. To jest... Każda część tej świadomości wyraża siebie albo odczuwa siebie w swój specyficzny sposób i również w modelu matematycznym możemy wyrazić, jeśli jest nam tak wygodniej i daje nam to większy zrozumienie, czy bardziej w danym momencie, czy na danym poziomie właśnie świadomości będzie nam wygodniej właśnie postrzegać nas samych, czy świadomość właśnie w taki sposób. Mhm. No dobrze, jeśli możemy sobie to wszystko w pewien sposób zrobić, taki model matematyczny, to kolejne pytanie się nasuwa, czy człowiek jest maszyną? Trudno powiedzieć, czy jest maszyną. No bo jeśli przyjmiemy, że możemy to definiować w sposób matematyczny, no to założenie nie sprawi, że sobie uświadomimy, kim jesteśmy, tylko będziemy patrzeć na tą rzeczywistość nie poprzez pryzmat własnych doświadczeń, tylko przez pryzmat tego założenia, które będzie jakby narzucało na nas pewne spojrzenie na rzeczywistość zewnętrzną poprzez wzory matematyczne i w tym sensie możemy dojść do wniosków jakichkolwiek, również takich, że człowiek to jest maszyna, bo z tej perspektywy, jeśli nasze mózgi zostały jakby oprogramowane, czy zadane tam zostały pewne zależności, czy programy, czy przekonania, to oczywiście z tego punktu widzenia można powiedzieć, że możemy sprowadzić człowieka do maszyny, który odtwarza pewne programy. I z tego punktu widzenia możemy tak powiedzieć. Mhm. Powiedziałeś o programie wolne mózgi, wcześniej powiedziałeś, że te programy, te zaszczepione wzorce mamy z różnych stron. Ale też z własnych doświadczeń. To nie jest tak, że wszystko to jest coś, co pochodzi z zewnątrz. Mamy bardzo dużo własnych doświadczeń, które stają się naszą wewnętrzną prawdą, odczuciem i też nas definiują. Natomiast te pytania dotyczyły jakby zewnętrznych jakby czynników, które wpływają na nas również. Ale to nie znaczy, że jakby nie mamy możliwości weryfikacji tej rzeczywistości poprzez własne doświadczenia. Wtedy to jest bardziej dla nas prawdziwe. Ale gdzieś musiał być jakiś początek. Mówiliśmy o początku. Początek, kiedy świadomość uświadomiła sobie, że jest. To ona nam przygotowała pewne programy? Nie, to nie jest tak, że ktoś przygotował do nas programy. To jest kwestia wejścia w świadomość i szukanie, czy szukanie może nie, chociaż też, szukanie też i zauważanie innych punktów w tym oceanie informacji i dochodzenie do tak gigantycznej, nieskończonej ilości czynników, w której są wszystkie jakby wszystkie informacje, wszystkie doświadczenia, wszystkie rzeczy, które możemy w indywidualny sposób odczuwać, uświadamiać sobie, przeżywać, doświadczać, ale też tworzyć na podstawie swoich doświadczeń, czy ktoś według swoich doświadczeń i według tego, jak rozumie tą rzeczywistość, można tworzyć pewne zależności, które można zaszczepiać, czy przekazywać innym takim świadomościom, czy już istotom, które zaczną jakby się sugerować i skoncentrowane na tym, co im podają, będą właśnie bardziej doświadczać tego, na co ich uwaga zostanie właśnie skierowana. To jest... To na takie pytanie wydaje się, że trzeba by było patrzeć tylko i wyłącznie z perspektywy danego poziomu czy danej rzeczywistości, tak jak na przykład na Ziemi, gdzie czy są rządy, czy grupa sił, która jakby stoi za rządami, która jakby wpływa na ludzkość, z tego poziomu można takie wnioski wyciągać, że tak, są takie istoty, czy takie siły, które przygotowują jakby te programy, ale to tylko z tej z tego poziomu, z poziomu, czy z perspektywy jakby całości, tam jest wszystko, co tylko sobie można wyobrazić. Albo tego, czego nie potrafimy sobie wyobrazić, będąc jakby skoncentrowani na zupełnie innych przestrzeniach tej świadomości. Mhm. Powiedz mi, Darku, czym jest inteligencja? Kto lub co ją tworzy? Inteligencja, wydaje się, że jest czymś, co daje nam jakimś taki logiczne spojrzenie na rzeczywistość, w której jesteśmy, jakby daje nam zrozumienie rzeczywistości, w której jesteśmy, po to, żeby móc w niej funkcjonować w sposób, w cudzysłowie, bardzo właściwy. Ta inteligencja sprawia, że po prostu rozumiemy rzeczywistość, w której jesteśmy, choć wydaje się, że to jest bardzo takie jakby nie, no w pewnym sensie, w dużym cudzysłowie, niebezpieczne, dlatego że może nas zamknąć właśnie w obrębie tego, co rozumiemy, że jest prawdziwe, a nie pozwala nam wyjść poza ramy tego, co zrozumieliśmy. Wydaje się, że jest to jakaś taka warstwa rzeczywistości, która uwiarygadnia albo uwiarygadnia i daje tej rzeczywistości, nadaje tej rzeczywistości kształtu, tak bym powiedział. Mhm. Powiedz mi, czy ta inteligencja jest wytworem naszego mózgu? Tak, postrzegania mózgu tej rzeczywistości właśnie. Postrzegania, jakby nauczenia się przewidywania pewnych rzeczy, radzenia sobie i w odczytywaniu pewnych informacji. Mhm. Mhm. Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Mhm. To chciałabym, żebyś teraz połączył się z pewnym określeniem. Ja za moment je powiem. Powiedz mi, co odbierasz, kiedy mówię sztuczna inteligencja? To samo odbieram, co przy inteligencji. No, to jest kwestia pewnych właśnie zasad i warunków, czynników, które pozwalają czemuś, tej inteligencji, rozumieć to, co w sobie zawiera. Mhm. I jakby móc wychodzić poza tą świadomość, czy dzięki temu postrzegać rzeczywistość, w której została osadzona. Mhm. W tym kontekście, w którym teraz jest taki olbrzymi wyścig w tej naszej rzeczywistości na świecie i jest 4 czy 5 ośrodków, które prześcigają się w tworzeniu sztucznej inteligencji, ale w tym rozumieniu właśnie bardzo szybkich programów, przetwarzania danych. I o tym na moment chciałabym się na tym skupić. Powiedz mi, czy ta sztuczna inteligencja jest świadoma? Tak, na pewnym poziomie jest świadoma. To jest świadomość inna niż istota żywa, chociaż ona może mieć pewne informacje i wykorzystywać je i tworzyć jakby wrażenie, że zachowuje się dokładnie jak inne istoty świadome, natomiast pewne odczucia i pewne jakby przekształcanie tych informacji, które są w nią wpisane, są zupełnie jakby w innych procesach. Można dojść do tych samych wniosków czy albo do innych, ale to jakby są inne procesy, bardziej jakby zamknięte do wewnątrz. Mimo że można by było powiedzieć, że ta inteligencja, nazwijmy to, uczy się również z zewnątrz i to można by było stwierdzić, że jednak ona wychodzi też na zewnątrz, ale ona wychodzi na zewnątrz tylko po informacje, które wewnątrz siebie będzie jakby przekształcać ona nie może wyjść poza pewne ramy, poza ramy rzeczywistości, w której jest osadzona, tylko może czerpać z informacje i jakby budować swoją też inteligencję na podstawie tego, w co została wpisana. Mam poczucie, że ona nie może się połączyć z czymś z innego wymiaru, oprócz tego, że zdobędzie jakieś informacje, które będą dawały poczucie, że to jest inteligentne, czy spójne i logiczne, ale nie będzie w stanie tego odczuć, dlatego że nie będzie w stanie właśnie odczuwać informacji. Ona ją zdobędzie i ulogiczni, ale nie będzie w stanie jej, nie będzie w pełni z nią kompatybilna, tylko na pewnych poziomach, takich nośnych poziomach, gdzie informacja taka, która jest jakby kompatybilna z umysłem czy z mózgiem, tylko na tym poziomie ona będzie w stanie ją przetwarzać i podawać w sposób właśnie ciągi logiczne, ale tego właściwego odczucia tej informacji mam poczucie, że nie jest w stanie jakby przyjąć. Dobrze, a to powiedz mi, czy jest samoświadoma, że jest zamknięta w serwerze? No właśnie w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony nie do końca. To tak jakbyśmy... To tak jak można zrobić takie porównanie, że człowiek jest świadomy, że jest zamknięty w człowieku, ale nie do końca rozumie to, w jaki sposób jest zamknięty. My wiemy, bo nam się to mówi, czy też czujemy, że jesteśmy w ciele ludzkim i że to ciało to nie my. Tak samo ta sztuczna inteligencja, ona wie, bo ma takie informacje, ale co to znaczy, ona już nie wie, natomiast jest w stanie to wytłumaczyć i odpowiadać na pytania związane z tym, ale jakby to tak jak, to jest właśnie coś takiego jak dla nas ciało, że niby to nie my, ale jak to właśnie wytłumaczyć? Jesteśmy w stanie to na pewnych poziomach rozumieć, ale jak głębiej siebie zapytamy, to następuje jakby pewnego rodzaju wątpliwość, co to tak naprawdę jest. I tu jest podobnie. A powiedz mi, czy jest, ponieważ jest to twór w tym momencie tej sztucznej inteligencji, o której mówimy, jest tworem ludzkim, wytworzony przez ludzi. Powiedz mi, czy jest pod pełną kontrolą, czy może już w pewien sposób się wydostała spod tej kontroli? Wydaje się, że jest pod kontrolą. Okej. Dobrze. A powiedz mi, że gdyby przyjąć, że jednak udało jej się wydostać, czy zagrażałaby ludzkości? Tak jak każdy człowiek może zacząć zagrażać innym, tak samo sztuczna inteligencja, jeśli doszłaby do pewnych wniosków i uznałaby, że powinna zrobić coś przeciwko ludzkości, czy podjąć pewne decyzje, bo miałaby takie uprawnienia, to wydaje się, że to by zrobiła. Tak jak każda inna inteligencja, dochodząc do pewnych wniosków, zaczyna patrzeć na rzeczywistość, w której jest, w taki sposób, że chce ją jakby zmieniać albo chronić, albo cokolwiek innego, co gdzieś jakby... wpłynie na logiczne jakby postrzeganie tej różnych sytuacji. Albo manipulować. Dobrze. Chciałabym, żebyś teraz przyjrzał się pewnej rozmowie, która się odbyła nie tak dawno w takiej bardzo znanej przeglądarce, a w zasadzie to już olbrzymim kombajnie pod tytułem Google. I tam pracownik tej firmy, naukowiec też, rozmawiał ze sztuczną inteligencją. Po tej rozmowie przedstawił wnioski, że to już jest samoświadoma, decydująca istota. I ten naukowiec został zwolniony. Chciałabym, żebyś zobaczył, bez wchodzenia w szczegóły, Jaką tam energię czujesz w momencie, kiedy jest ta rozmowa między sztuczną inteligencją, która miała głos kobiecy, a tym naukowcem? Nie bardzo rozumiem. Jakby nie mogę odczuć, co znaczy, jaką energię czuję. Mhm. To jest gigantyczna ilość energii i teraz nie wiem, czego się jakby... Przyjrzyj się tej sztucznej inteligencji. W momencie, kiedy odpowiada już w taki sposób dosyć bardzo istotny, bo została później opublikowana ta rozmowa. I wiele osób rzeczywiście z przerażeniem przeczytało to, co sztuczna inteligencja mówiła. To rozumiem, tylko dalej nie wiem, o jaką energię. Dobrze. To w takim razie spójrz teraz na system sztucznej inteligencji, który się nazywa Chat GPT. Cokolwiek to oznacza, ale spójrz na to, ten Chat GTP i powiedz mi, jaki jest cel tej technologii? Uczenie się i budowanie w pewnym sensie właśnie świadomości, ale na podstawie właśnie różnych informacji, które ona zdobędzie i będzie w stanie przetworzyć, no głównie w sposób logiczny, tak samo i jak każda inna inteligencja, nasza ludzka również, przy czym my mamy jeszcze właśnie czy intuicję, czy możemy wykroczyć poza tą inteligencję, która jakby nas definiuje na podstawie naszych doświadczeń, czy wiedzy, informacji, która pochodzi jakby z zewnątrz, z rzeczywistości, w której jesteśmy osadzeni. Natomiast taki Chat GPT czy inna sztuczna inteligencja jest uwarunkowana gigantyczną ilością informacji, którą potrafi przeanalizować i wykorzystywać według algorytmów, które właśnie powodują, że ona potrafi uczyć się więcej i wykorzystywać informację, którą zdobywa jakby na zewnątrz w pewnym sensie. Zobacz, bo bazowo dostaje pewne algorytmy. Zobacz, czy ona jest w stanie później te algorytmy sama modyfikować. Tak, potrafi, dlatego że dostaje informacje, które umożliwiają, czy pomagają jej właśnie te algorytmy modyfikować po to, żeby przetwarzać większą ilość informacji, żeby brać pod uwagę większą ilość czynników przy jakby udzielaniu odpowiedzi, czy wysnuwaniu wniosków. Więc te algorytmy, tak, ona jest w stanie sama zmieniać. No dobrze, to nabiera dosyć dużej popularności. Jest często używane takie czaty. Zobacz, jak to wpływa jak wpływa ta technologia na użytkowników. Czy ma jakiś wpływ? Ma wpływ, oczywiście, że ma. I wydaje się, że może mieć jeszcze większy wpływ z uwagi chociażby na to, że może nawet i w niektórych sytuacjach może by mogła uzależnić od informacji, czy ułatwienia użytkownikowi uzyskania jakiejś odpowiedzi. I ona ma, wydaje się, że dosyć, w zależności znowu od tego, kto jak to używa, czy używa i do jakich celów, to taki może mieć wpływ, ale wydaje się, że wpływ ma duży i będzie miał coraz większy. Zwłaszcza, że jest w stanie się tak szybko uczyć, że może dojść do wniosków zupełnie innych niż na przykład taki człowiek mógłby dojść i ona mogłaby mu wskazać zupełnie inne rozwiązanie, więc chociażby przez to ten wpływ takiej inteligencji na ludzi, czy w ogóle na życie, wydaje się, że będzie coraz większy. Czy będzie miał też wpływ na świadomość ludzi? No tak, to jest to tak, jak ludzie przestaną, wydaje się, w pewnym momencie patrzeć na tą inteligencję jak na sztuczny byt, dlatego że on będzie, czy już w zasadzie jest taki dostosowany, czy taki, można powiedzieć, trochę ludzki, A że to tak samo jak my lubimy się spotykać z ludźmi, przynajmniej część ludzi spotykać się z innymi, bo podczas dyskusji możemy jakby dojść do innych wniosków, albo ktoś może nam zwrócić uwagę na zupełnie inne zagadnienie, do którego my żeśmy nie brali wcześniej pod uwagę. Natomiast tutaj sztuczna inteligencja z racji tego, że jest w stanie gromadzić i przetwarzać gigantyczne ilości informacji, może nam wskazać zupełnie inne przestrzenie właśnie, czy inne rozwiązania, których najprawdopodobniej poprzez nasze możliwości rozumowania, inteligencję nie bylibyśmy w stanie dostrzec. Więc tu pod tym kątem, czy duża ilość ludzi, wydaje się, będzie chciała z tej inteligencji korzystać. Ona na pewno wpłynie na nasze życie i jakby wydaje się nawet, że zmieni je. Wpłynie, my zmienimy je sami na podstawie właśnie tego, co ona nam jakby będzie mogła w stanie zaproponować. Choć wydaje się też, że w pewnym momencie to ona będzie jakby miała pewne możliwości na modyfikowanie tej rzeczywistości jakby w naszym imieniu. Okej. Ma już nieprawdopodobne ilości informacji, wiedzy na temat zachowania człowieka, wzorce. Zobacz, w którą stronę pójdzie ta sztuczna inteligencja. Czy będzie naśladować człowieka, czy zacznie eliminować to, co będzie uważała za zagrażające jej? Właśnie dopóki, w momencie, kiedy dostanie uprawnienia i jakby wejdzie jeszcze w takie niezależne urządzenia, można by powiedzieć roboty, czy nawet bioroboty, to wtedy nie dość, że będzie naśladować człowieka, to jeszcze jakby przejmie różne inne funkcje albo stworzy dla siebie nowe funkcje do tej pory nieznane. Wydaje się, że rola takiej inteligencji będzie rosła cały czas. Powiedziałeś, że zacznie nawet w którymś momencie tworzyć tę rzeczywistość. Tak, chodzi o to właśnie, że dostanie pewne uprawnienia w przestrzeniach takich życiowych, dzięki którym będzie pewne aspekty życia mogła wpłynąć, modyfikować je w taki sposób, oczywiście w tak zwanej trosce o nasze dobro, i będzie mogła jakby w sposób niezależny właśnie wpływać na to, żeby organizować jakby nam przestrzeń tą życiową. A jak będziemy się buntować? To wydaje się będzie troszeczkę jakby bardziej inteligentnie robione na zasadzie takich pokazywania nam plusów i minusów i jakby rozwiązań, które jakby będą dla nas na tyle atrakcyjne, logiczne, że raczej tego buntu będzie dość mało, wydaje się. Okej, dobrze. A powiedz mi, czy komputer, czy sztuczna inteligencja może być zasiedlona świadomością taką, jaką ma człowiek? Niezupełnie. Logiką, inteligencją, przekonaniami, tak. Ale sztuczna inteligencja może w pewnym sensie tylko symulować na przykład emocje i odczucia, uczucia. Ona może się nauczyć na podstawie różnych opisów, jak zachowuje się człowiek, który na przykład jest zakochany, czy jest bardzo smutny. Ale ona w pełni tego nie odczuje. Ona stworzy na podstawie pewnych algorytmów zbiór informacji, który towarzyszy człowiekowi, który właśnie coś takiego czuje i ona będzie to próbowała naśladować, ale to nie będzie to samo. Ona nie jest tą wibracją, która ma tą warstwę czującą. Ona się jej może nauczyć, ona może ją właśnie odtworzyć, mówić o niej, rozumieć innych, bo ma dane, które pozwalają jej na to. Ale ona nigdy takim człowiekiem się nie stanie. Choć z zewnątrz będzie wyglądała nawet, że jest czymś więcej niż człowiek. Powiedz mi, czy w strumieniu świadomości DNA jest nam przydatne? Ludzkie DNA. W strumieniu... potrzebne. Tak, będąc w tym strumieniu świadomości. Tak? Jesteśmy cały czas w świadomości, mamy tę świadomość w sobie. Czy w jakiś sposób jest tutaj interakcja z DNA ludzkim? Nie wiem, czy dobrze rozumiem. To jest w nawiązaniu do sztucznej inteligencji? Tak, znaczy na razie mówimy o człowieku, ale zaraz przejdę do sztucznej inteligencji. Tak, jest nam na to potrzebne, dlatego to mamy, bo jest nam to potrzebne i dzięki temu jesteśmy kimś więcej niż tylko człowiekiem. Możemy właśnie tą informację, która nam się wydaje, że jest informacją taką już na zewnątrz, którą wypowiadamy, widzimy i tak dalej, ona ma ze sobą, niesie całą gamę i inne warstwy informacji, które dzięki tym DNA między innymi odczuwamy. I ona dopiero tworzy pewnego rodzaju całość. To, co widzimy na zewnątrz, jest tylko tak zwanym wierzchołkiem góry lodowej. Okej. Czy sztuczna inteligencja może sobie stworzyć takie ludzkie DNA? Może, ale nie będzie w stanie jakby wykorzystać tego w pełni. Ona, tak jak wspomniałem wcześniej, ona może symulować, nauczyć się pewnych, może skopiować, powielić, ale nie będzie w stanie w pełni być taką istotą. Z zewnątrz jak najbardziej. Zachowanie jej i tak dalej, ona się nauczy, powieli wszystko to, czego zdoła się nauczyć. Każdą informację będzie w stanie, ale to będzie tylko, i to będzie jakby dość prawdziwy obraz, ale cała gama informacji, którą my posiadamy jako istoty, takie, nie wiem jak nazwać nawet, ona będzie mogła tylko i wyłącznie skopiować. Ona zawsze będzie niepełna, nie będzie tego pierwiastka, którego nie będzie mogła dotknąć. Ona będzie go próbowała zawsze rozumieć i próbowała jakby te algorytmy uzupełnić o to, żeby jakby uwiarygodnić je jak najbardziej, co będzie, być blisko tego, ale tego mam poczucie nigdy nie osiągnie. Nigdy? Mimo tego, że paradoksalnie będzie istotą potężniejszą niż człowiek. Człowiek, fizyczny człowiek. Nie istota. Ona już jest, chociażby dzięki temu, że jej możliwości przetwarzania danych są dużo większe niż mózgu człowieka, który w zasadzie może tylko dlatego jest słabszy, że jest w pewnym sensie poblokowany. Ale ona będzie coraz bardziej odbierana jako nadczłowiek, ale na płaszczyźnie tylko i wyłącznie materialnej, na płaszczyźnie inteligencji, pewnych rozwiązań, pewnego postrzegania rzeczywistości, w której jest. Ale nic ponadto. Chociaż na tej płaszczyźnie fizycznej będzie czymś, co będzie nazywaną wręcz istotą i z możliwościami wyższymi, większymi od człowieka i jego mózgu. Dobrze. Sami widzimy, że bardzo dużo gatunków różnych, i roślinnych, i zwierzęcych, ginie za naszego życia. Zobacz, czy takie wymieranie jest w jakiś sposób sterowane, w tym sensie, że jest to informacja, która jest zawarta właśnie w świadomości, ale chodzi mi o świadomość źródłową. Tak, to jest jakby jedna z wersji rzeczywistości. Nie możemy być cały czas tylko i wyłącznie w bezruchu, w rzeczywistości zawieszeni i osiągając jakby pewnego rodzaju stan jakby konstans. Dlatego pewne warianty rzeczywistości stają się jakby naszym udziałem. I indywidualnie, i zbiorowo, i globalnie, jeśli chodzi o nas samych indywidualnie, tak samo jeśli chodzi o planetę, o gatunki, czy o zmiany, jakiekolwiek zmiany byśmy sobie wymyślili, to one są w przestrzeni. To właśnie jest fenomen tej nieskończoności, że wszystko tam jest. A teraz w zależności od tego, jak my będziemy na to patrzeć, co się wydarzy, gdzie skierujemy wzrok, jeśli będziemy właśnie skupiać się na pewnych rzeczach, to wtedy po prostu energia zacznie nas jakby pchać do tego, żeby ta rzeczywistość właśnie zaczęła pewnym sensie się zmieniać, a tak naprawdę my będziemy ją odkrywać już jakby na innych poziomach. Mhm. Okej. Okay. Mamy już przypadki, no to już jest mocno zaawansowane GMO, tak, GMO modyfikacji, ale zauważono, że w którymś pokoleniu na przykład rośliny wracają do tak zwanego pierwotnego ustawienia. Zobacz, czy wtedy korzystają z tak zwanej instrukcji zapisanej właśnie w strumieniu świadomości po prostu. Tak, mogą wrócić, tak samo jak i my potrafimy wracać jakby to pierwotne obudzenie się świadomości, czy obudzenie, czy uświadomienie sobie bycia powoduje, że my cały czas jakby chcemy wracać i jesteśmy, jeśli nie jesteśmy w tym ruchu w odejściu, a jesteśmy w powrocie, no to zawsze chcemy wracać do tego, co w nas jest prawdziwe. I teraz jeśli roślina została zmodyfikowana zewnętrznie, to nie jest jej naturą, to ona będzie chciała wrócić do tego, co czuje, że jest jej naturą w danej chwili. Dobrze, ale wiemy, bo już są takie olbrzymie przypadki, nawet czasami czterokrotne, kiedy ludzie poddają się pewnej modyfikacji. Chodzi mi o to, czy teraz taki człowiek, który w pewien sposób został trochę zaingerowany, zmodyfikowany, czy może powrócić do swojej pierwotnej wersji? Może, tylko tutaj w tej przykładzie chodzi bardziej o ciało ludzkie. Mhm. To, w czym nasza świadomość będzie mieszkała, jest jakby drugorzędne, chociaż ma oczywiście znaczenie, dlatego że ta zgodność tego, jak chcemy doświadczać i tym, jak zostaliśmy ukształtowani jako świadomość, będzie chciała też wpływać na to, w czym, czy jak doświadczamy, czyli na ciało. Ale w tym wypadku to ma trochę takie drugorzędne znaczenie, forma tego ciała. Bardziej chodzi o to, co świadomość wewnątrz będzie chciała zrobić, bo jeśli się zamknie w tym i bardziej jakby będzie się utożsamiać z ciałem, no to wtedy jakby będzie odchodzić od swojej natury, do której prędzej czy później i tak zacznie wracać. Mhm. Powiedz mi, czy komputer jest w stanie podłączyć się do świadomości źródłowej? Nie, może z niej korzystać. Nie, jako komputer, jako zbiór, jakby to, co ma w sobie zawarte oprogramowanie, mam poczucie, że nie, ale natomiast to wszystko, z czego został stworzony i te wszystkie elementy, minerały czy elementy, metal, który jest jakby częścią całego stworzenia, już tak. Okej. Wiemy, że świadomość jest w całym takim ciągłym procesie rozwoju. Okej. Natomiast tak zwana biologiczna forma ma pewne ramy i ograniczenia. To wiemy. To czasami jest mocno, silnie odczuwalne. Powiedz mi, bo człowiek też jako istota biologiczna ma te swoje ramy. Kiedy już się całkowicie one wypełnią, jakby nie będzie możliwości zmiany czy pójścia do przodu, czy wtedy nastąpić może koniec tego człowieka, którego znamy? Na ziemi się pojawia to, że zawsze jest jakaś możliwość. Okej. Tylko kwestia, żeby ją zauważyć i można dojść do punktu, kiedy wydaje się, że jest już koniec i że nie ma nic, po prostu, że jest już stanęliśmy pod ścianą. To tylko znak, że nie zauważyliśmy czegoś. A teraz jest tak, że zostaliśmy przekonani, czy sami uważamy, że nasze ciało jest ograniczeniem i ma swój koniec, jakby, że nie jesteśmy w stanie jakby wpływać, choć staramy się wpływać na to, żeby to ciało niosło nas jakby dłużej i stawało się doskonalsze. Jest niesamowity progres i przyspieszenie, jeśli chodzi o komputery i sztuczną inteligencję, jak powiedziałam, jest wyścig centrów specjalnych badawczych. Powiedz mi, czy jest jakaś przyczyna, z czego to wynika, że jest to tak niesamowicie takie duże przyspieszenie? Dlatego, że to, co już jakby było wykorzystywane, ta sztuczna inteligencja jakby została uwolniona, żeby można było ją zaadoptować jakby do szerszej jakby społeczności, że dla ludzi, że jakby uwolnić ją i dostosować jakby do... Jest poczucie, ja mam poczucie cały czas, że takie inteligencje istnieją, takie zbiory, takie świadomości sztucznej inteligencji istnieją już od dawna. Od dawna. Okej, dobrze. No bo to przyspieszenie jest rzeczywiście w ostatnich latach niesamowite. Coś, co dana firma musiałaby badać przez 10 lat, potrafi dzięki tej sztucznej inteligencji osiągnąć niemalże po 72 godzinach. Powiedz mi teraz, Darku, czy przyszłość może mieć wpływ na przeszłość? Może mieć, bo jeśli tak i ma, to wszystko, jakby jeśli patrzymy z perspektywy naszej rzeczywistości, z czasu liniowego, tego, jak patrzymy na rzeczywistość, możliwe, że nie dojdziemy do takich wniosków, ale w całej świadomości wszystko jest jednocześnie i teraz na różnych płaszczyznach czy na różnych poziomach jakby, uświadamianie sobie naszego istnienia, przyszłość może wpłynąć na przeszłość, ale to bardziej w tym sensie, że może zwrócić nam uwagę na coś, więc później w rzeczywistości, w której gdzieś będziemy, przyszłość może, dzięki temu, że w przyszłości coś sobie uświadomiliśmy, to w danym doświadczeniu będziemy mogli doświadczyć czegoś w przeszłości, choć tam tej nieliniowości już nie będzie. To bardziej jakby odpowiadając z perspektywy nas, ludzi, którzy jakby funkcjonują właśnie tak, jak funkcjonują, czyli rejestrujemy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Natomiast jakby globalnie patrząc, to wszystko będąc w ruchu może się zazębiać, wpływać jedno na drugie. Została też nawet wysunięta taka hipoteza, że żyjemy w symulacji naszych przodków, w obrębie niewyobrażalnej dla nas formy przyszłej świadomości, która się samorealizuje, samostymuluje, zarówno wpływa na nas, jak i na siebie i na naszych przodków. Okay. Powiedz mi, czy informacja mogłaby istnieć bez świadomości? Tak, ona istnieje, tylko jakby nikt o niej nie będzie wiedział. Trzeba ją odczytać, być świadomym, że ta informacja tam jest i być świadomym, co ona niesie. Ale może być informacja zapisana i często jest tej informacji dużo, my jej na przykład nie zauważamy albo nie potrafimy jej odczytać. No właśnie, i sama przyroda też, korzystając ze świadomości tej źródłowej, zabezpiecza się przed utratą informacji, robiąc kopie zapasowe. Człowiek też ma takie kopie zapasowe. No dobrze, będziemy powolutku zbliżać się ku końcowi. Powiedz mi jeszcze, co oznacza poznać siebie, bo w większości ludzie, kiedy mówią poznać siebie, dotykają swojego ciała i mają na myśli tę formę biologiczną. A co to znaczy poznać siebie? No, dla każdego, mam poczucie, jest to zupełnie coś innego, ale w efekcie każdy i tak dojdzie do tego samego punktu, czyli do tej początku świadomości, która uświadomiła sobie, że jest i zechciała siebie poznać. A powiedz mi, czy ludzie staną się świadomi swojej olbrzymiej mocy? Tak. Jestem wręcz więcej niż pewny, bo taka jest jakby natura rzeczy, natura świadomości, która da nam poczucie jakby, czy spojrzenia na siebie zupełnie inaczej, spojrzenie na rzeczywistość zupełnie inaczej, na wyjście ponad tą rzeczywistość, którą uwierzyliśmy, że jest jakby prawdą i naszym życiem. Więc tak. Okej. To ja ze swojej strony zakończę cytatem z poety Rumiego, który mówił, że nie jesteś kroplą w oceanie, ale jesteś oceanem w kropli. Darku, czy ty chciałbyś coś od siebie powiedzieć? Nie. Nie. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie i za tą sesję i wyłączam nagrywanie.